Dzień dobry, witam Państwa ze studia telewizji TVT. W debacie tygodnia dzisiaj wezmą udział poseł na Sejm, poseł Wiosny Maciej Kopiec. Dzień dobry. Dzień dobry. I pan Roman Fritz, wiceprezes Konfederacji Korony Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, szczęść Boże Państwu. Chciałabym zacząć od pana posła. Panie pośle, napisał pan list do arcybiskupa, w którym padła taka sugestia, zaapelował pan o wsparcie, żeby Kościół katolicki wsparł 100-milionową kwotą, 100 milionów złotych, walkę z koronawirusem. Skąd taka sugestia? Dokładnie tak. Wydaje mi się, że Kościół, do którego przynależność deklaruje według statystyk większość Polek i Polaków, powinien pomóc po prostu w tym, żeby z koronawirusem walczyć. Przekazują tą pomoc różne fundacje prywatne, przekazują różne firmy, przekazują osoby prywatne. Ludzie wolontaryjnie udzielają się w pracy na rzecz zwalczania koronawirusa. Wydaje mi się, że Kościół, który bardzo dużo mówi w swojej działalności o tym, żeby dobrem się dzielić, żeby czynić bliźniemu tylko dobro, powinien również wesprzeć budżet państwa, który, jak wiemy, nie domaga. Wiemy, że polski rząd nie radzi sobie z koronawirusem, że każde wsparcie jest na miarę złota. Wydaje mi się więc, że Kościół powinien solidarnie ze społeczeństwem dołożyć się do walki z tą straszną chorobą, która dzisiaj powoduje śmierć setek ludzi w Polsce. I pytanie do pana Romana Fritza, uważa, że taka propozycja posła jest w ogóle zasadna, powinna mieć miejsce? No proszę państwa, to jest typowe zagranie lewicy, która bardzo chętnie zagląda komu innemu do kieszeni i stara się systemem jakimś tam nakazowym troszeczkę grosza wyciągnąć. Jak sama osoba posła zauważyła na samym wstępie, znaczna większość Polaków przynależy do Kościoła rzymskokatolickiego, w związku z tym tak czy owak już płaci w formie podatków i innych danin do budżetu państwa, więc nie rozumiem, dlaczego jeszcze raz w postaci pośrednictwa Kościoła, a właściwie hierarchii, należy rozumieć ten list, dziwaczny list do księdza arcybiskupa, dlaczego jeszcze raz pośrednictwo miałoby dublować ten podatek. Ja tylko wspomnę, że na różne ważne dzieła Kościół katolicki w Polsce, za pośrednictwem przede wszystkim Caritasu Polska, przekazuje corocznie około 50 milionów złotych na różne dzieła charytatywne. Wydaje mi się, że to jest bardzo poważna kwota i należy to uszanować. I zapytam pana również, tak, pan poseł Kopiec chce się odnieść jeszcze, tak? Tak. Chciałbym mówić faktami, ponieważ budżet państwa wsparł w tym roku, tylko i wyłącznie w tym roku, inwestycje Tadeusza Rydzyka, jego fundacji, kwotą 200 milionów złotych. Od 31 lat w Polsce działa komisja majątkowa działała przez 20 kilka lat. Do dzisiaj oddajemy Kościołowi wiele gruntów, jeżeli chodzi o grunty Skarbu Państwa. W tym momencie Kościół ma tych gruntów, które dostał od Skarbu Państwa, około 5 miliardów złotych. Przypominam, że Kościół nie płaci podatków od gruntów, które wykorzystuje na cele religijne. Jeżeli chodzi o to, co mówi pan poseł Braun, to jest niesprawiedliwe wobec wielu przedsiębiorców w Polsce. To jest niesprawiedliwe wobec ludzi, którzy dzisiaj płacą normalne stawki za prowadzenie własnej działalności, którzy normalnie płacą swoje podatki. Jeżeli chodzi o Kościół, to księża tych podatków nie płacą. Jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jakakolwiek usługa wykonana przez przedsiębiorcę musi być pokwitowana fakturą. Z tej faktury jest rozliczane 19% podatku dochodowego. Z tych faktur, żeby w ogóle te faktury wystawiać, trzeba prowadzić firmę. Dzisiaj prowadzenie firmy to jest koszt około 1300-1500 zł miesięcznie. Sam fakt tego, że firmę można prowadzić. Jeżeli chodzi o kościoły i o księży, to te podatki są kwartalne, zryczałtowane. One są w wysokości podzielone na, w zależności od tego, jak duża jest kampania, jak duża jest parafia. I tak dla parafii do 1000 osób to są kwoty około 434 zł kwartalnie. Dla parafii, które mają 10 tysięcy osób, to jest 1040 zł kwartalnie. 1559 zł jest opłaty ryczałtowej, jeżeli parafia jest duża, nie mniejsza niż 20 tysięcy osób. I to jest po prostu niesprawiedliwe. Ja idąc do Sejmu i decydując się na reprezentowanie polskiej racji stanu, na reprezentowanie dobra polskiego budżetu, na dbanie o to, żeby
to nasze wspólne dobro, którym jest ten budżet, było dysponowane sprawiedliwie, ale także, żeby te wpłaty, które do tego budżetu wpływają, były również sprawiedliwe. Więc ja nie widzę powodu, dla którego nie mielibyśmy potraktować ludzi w Polsce sprawiedliwie. Dobrze. Dlaczego i pytanie, jedne osoby mają płacić mniej, drugie więcej? Pytanie w związku z tym do pana Romana Fritza. Czy faktycznie wiązanie polityki z Kościołem w Polsce, czy to się sprawdza? Szanowni Państwo, myślę, że wkradł się pewien błąd myślowy w tą quasi dyskusję. Tutaj lewica, myślę, popełnia zawsze ten sam błąd, to znaczy utożsamia sformułowanie Kościół katolicki z duchowieństwem. To są dwie różne rzeczy i każdy ochrzczony jest członkiem Kościoła katolickiego, więc płacimy te podatki. Koszty utrzymania parafii, budowli sakralnych to są ogromne kwoty i wiadomo, że parafii nie stać na utrzymanie tego dobra, które jest tworzone w historii jako coś najwspanialszego. Jeżeli pojedziemy do jakiegokolwiek małego miasteczka i chcemy zobaczyć ślady kultury i historii, to jest głównie Kościół katolicki, który się ostał. Natomiast wszystkie regulacje, które są w tej chwili, jak mówi lewica, jak gdyby beneficjentem tego jest Kościół katolicki, to one są rezultatem zagrabienia tych majątków w okresie stalinowskim, kiedy rządziła najpierw Polska Partia Robotnicza, potem Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Te wszystkie kwestie były regulowane w roku 1950. Teraz do tego musimy wracać, żeby Kościół otrzymał te majątki z powrotem. Ja myślę, że warto by dla przynajmniej telewizów jakiś walor edukacyjny przekazać tej dyskusji, a więc pokazać, czym jest Kościół, czym on był przez całe stulecia w Polsce i dlaczego powinien cieszyć się wielkim szacunkiem, a nie starać się wydobywać finansów spośród ludzi, którzy naprawdę ciężko muszą pracować na to, żeby ten Kościół utrzymać. Dobrze, skoro nie o finansach, to tak, jeszcze jeden komentarz. Chciałem się odnieść do tego, co pani redaktor powiedziała na samym początku, o tym, czy polityka powinna się mieszać do Kościoła i czy Kościół powinien mieszać się do polityki. Otóż właśnie nie powinien się mieszać. Nie powinniśmy mieć sytuacji, w której politycy mówią Kościołowi, jak Kościół ma żyć i nie powinniśmy mieć to jest sytuacji, właśnie ten błąd, o którym powiedziałem wcześniej. To jest właśnie ten błąd. Lewica mówi Kościół. Momencik, poproszę najpierw poseł Kopiec, niech dokończy i za chwilę druga strona będzie miała głos. W której Kościół wpływa na życie polityczne. Ja nie ingeruję w to, jak działa Kościół. Kościół ma swoich no właśnie wewnątrz, ale właśnie ingeruję. Panie Romanie, ja panu nie przerywałem i prosiłbym, żeby pan pozwolił mi dokończyć. Kościół ma swoich krytyków w swoich własnych szeregach. Ja ogromnie wierzę w to, że te głosy kardynałów, te głosy księży, takich jak Isakowicz-Zalewski, takich jak ksiądz Kaczkowski, takich jak nieżyjący już ksiądz Twardowski, w końcu doprowadzą do tego, że Kościół będzie ubogi, jak tego chce Franciszek, ale bogaty duchem. Ale to jest nie moja kwestia, ponieważ ja jestem politykiem, ja reprezentuję Rzeczpospolitą Polską, nie reprezentuję Kościoła. Jedyne, czego chcę, jedyne, o czym od dawna mówię, jedyne, co obiecałem swoim wyborcom i wyborczyniom, to będzie postawienie tej linii. Bogu co boskie, cesarzowi to cesarskie. Jedyne, czego ja chciałbym, to tego, żeby ta zasada między innymi rozliczania była po prostu sprawiedliwa. Mamy sytuację, w której Fundacja Tadeusza Rydzyka dostaje 200 milionów złotych z budżetu państwa tylko w tym roku na swoje przedsięwzięcia. Można już się ustosunkować do tego. Dobrze, poprosimy drugą stronę, żebyśmy mieli taki sam czas. Ja to skończę. A mamy sytuację, w której w rybnickim szpitalu zwalniane są pielęgniarki i w którym brakuje nam pieniędzy na etaty i na podwyżki dla na przykład pielęgniarek. Odchodzimy od tematu, odchodzimy na chwilę od tematu. Jeszcze raz proszę o komentarz pana Romana Fritza. Właśnie, odchodzimy od tematu, a tutaj jest ten błąd, o którym powiedziałem na samym wstępie, u lewicy typowy, czyli Kościół nie może się mieszać do polityki. No ja bardzo przepraszam, ja jestem członkiem Kościoła, ja jestem politykiem, mogę się mieszać do polityki. Dlaczego odbieramy ludziom innym prawa, właściwie lewica chce odebrać te prawa. My jesteśmy za tym, żeby każdy miał dostęp do polityki. Polityka, jeżeli ją traktujemy jako walkę o dobro wspólne, musi obejmować wszystkich. Tutaj Kościół, jeżeli chodzi o duchowieństwo, sferę duchowną jest poszkodowany, ponieważ duchowieństwo nie może na przykład się ubiegać o mandaty poselskie, prawda? Tylko inni. A więc nie jest to tutaj w ogóle kwestia równości wobec prawa, to jest regulacja konkordatowa. Natomiast no,
ja bardzo przepraszam, ale możemy mówić na temat finansowania Kościoła, ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, czym jest Kościół i po co on jest i co on znaczy na przestrzeni stuleci, dlaczego lewica zawsze z nim walczy. I to pytanie o wartości w tym momencie. Chciałabym zaznaczyć, wokół tego tematu, wokół Kościoła dzieje się teraz sporo dyskusji. Taki ruch społeczny, występowania, osoby publiczne tutaj manifestują swoje niezadowolenie wobec tego, co dzieje się w Kościele. Afery pedofilskie i inne sytuacje, które niestety nie pokazują Kościoła w dobrym świetle. Jak pan się odniesie do tego? Czy Kościół, panie Romanie, czy Kościół tutaj potrzebuje hierarchów, którzy mówią głośno i wyjaśniają te kwestie? Tak, jeżeli mówimy o kwestiach przestępstw, wykroczeń, wszyscy są równi wobec prawa i nie powinno być żadnej taryfy ulgowej. Zdaje się, że ktoś się deklarował, że nie przerywa, tak? I teraz Benedykt XVI, papież sam z własnej inicjatywy wprowadził pewne procedury, które służą ku temu, aby jakiekolwiek afery i przestępstwa duchownych, księży, były traktowane w sposób szczególny. Natomiast bardzo mnie dziwi to, że dziennikarze, politycy z tym upodobaniem na piedestał pokazują te afery pedofilskie czy inne tylko i wyłącznie wśród duchownych, a to są naprawdę oczywiście. Zastrzegam się. Każdy taki przypadek to jest coś fatalnego, to jest straszne przestępstwo i jestem pierwszy, który chce dochodzić do prawdy i poznać przyczyny i cały kontekst tej sytuacji. Natomiast analizując statystyki, trzeba powiedzieć sobie jasno, że udział księży w tych jak stwierdziłem, strasznych przestępstwach to są promile, to jest kwestia jednego, dwóch, trzech promili w zależności od kraju, w którym te przestępstwa są dokonywane. Znacznie więcej wśród innych środowisk takich jak artyści, celebryci, nauczyciele, służba zdrowia. To nie jest żart. Jeżeli sobie uzmysłowimy, że na 1000 przypadków pedofilskich, aż 400 są, to jest spowodowanych przez homoseksualistów czynnych, więc ten a homoseksualistów wśród społeczeństwa to jest ile? 1-2% góra, więc jaka to jest gigantyczna przewaga udziału tych środowisk w przestępstwach pedofilskich. O tym się nie mówi, to są tematy tabu i tutaj lewica oczywiście będzie broniła tego, że takich tematów nie powinno się poruszać. Natomiast są statystyki i są badania robione w Stanach Zjednoczonych przed laty, które to jasno pokazują. I teraz pokazuje się tego jednego księdza czy drugiego i to ja są fatalne przypadki. Ja bym wróciła do mojego przypadki. Pytania. Trzeba ich osądzić, skazać i będzie. Nie, jestem przeciwnikiem, chcę, żeby to dobrze wybrzmiało, jestem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej. Każdy przypadek musi być analizowany indywidualnie, osądzony, a człowiek, który jest winny, skazany. Dobrze, czy pan poseł Kopiec chce się odnieść do tego pytania odnośnie tak. wartości tych, które są podnoszone przez Kościół i jak to jest w tym momencie odbierane z drugiej strony? Znaczy, ja jestem pod wrażeniem tego, jak pan Roman potrafi przenieść ciężar, mówić, że ten ból Kościoła jest większy niż ból innych grup społecznych. Przestępstwo jest przestępstwem. Nic takiego nie powiedziałem, proszę nie wciskać dziecka w brzuch. Jedyną grupą, która w Polsce może liczyć na parasol ochronny ze strony prokuratury, ze strony instytucji państwowych, jest właśnie Kościół. To hierarchowie Kościoła, którzy wychodzą na ambony, którzy pouczają ludzi, którzy mówią ludziom, czym jest moralność, którzy mówią ludziom, jak ludzie mają żyć, wychodzą później do mediów i pytani wprost o przypadki oczywiste, mówię tutaj o panu Dziwiszu, o wywiadzie dla pana Kraśki, mówią w telewizji, że oni nie pamiętają, oni nie wiedzą, oni w ogóle nie mają z tym nic wspólnego, oni wtedy byli gdzie indziej, to nie miało miejsca i te wszystkie afery watykańskie są cały czas zamiatane pod dywan, ponieważ to jest taki sposób konserwatystów na to, żeby przykryć. Oczywiście w każdej grupie społecznej zdarzają się przypadki łamania prawa na tle seksualnym. Natomiast zdarzają się też w Kościele i w Kościele jako jedynej grupie społecznej te wypadki są nierówne wobec prawa i nie są do końca skutecznie rozliczane, a ci księża pedofile nie są skazywani na więzienie. I tu jedynie czego możemy się domagać, to nie oceny instytucji, że instytucja Kościoła jest zła, bo nie jest. Instytucja Kościoła i instytucji Kościoła także są źli ludzie. I tych złych ludzi trzeba z tej instytucji wyciągnąć przed sąd, przez sprawiedliwy sąd,
osądzić i skazać, jeżeli są winni. Dobrze, i w takim razie pan Roman Fritz chciał się jeszcze odnieść do tych słów? Tak, oczywiście. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, bardzo mnie dziwi, że akurat osoba posła Lewicy stała się jakimś rodzaju eksperta do spraw Kościoła. Świadczy o tym chociażby jego sformułowanie, że nie ksiądz kardynał, tylko pan Dziwisz, czy tam inny ksiądz bez tego tytułu. To świadczy o braku kultury tych ludzi. Zawsze w języku polskim używamy przed słowem, przed nazwiskiem zakonnika ojciec, przed nazwiskiem księdza ksiądz, a nie pan. No ale to już tytułem na marginesie. Kościół w Polsce to jest wielka rzecz i bardzo bym przestrzegał przed ferowaniem wyroków. Afera pedofilska jakakolwiek, w jakimkolwiek środowisku, to jest ciężka sprawa i poważna. I odsyłam do przypadku tegorocznego księdza kardynała Pella z Australii. Został skazany na podstawie jednego fałszywego oskarżenia na 6 lat więzienia. Spędził ponad rok w więzieniu o zaostrzonym rygorze starszy człowiek, kardynał Pell. I kiedy okazało się, był oczywiście niewinny, kiedy to wyszło wszystko na jaw, ksiądz kardynał wyszedł z więzienia, przebaczył swoim prześladowcom, ale nikt go nie przeprosił. Dlatego ja przestrzegam przed ferowaniem wyroku. I chciałbym na koniec przytoczyć kilka nazwisk księży, biskupów zapomnianych, które powinny być wzorem dla każdego Polaka, dla każdego katolika i dla każdego człowieka dobrej woli. Ksiądz Podkowiński, ksiądz Bukowiecki, ksiądz Bliziński, ksiądz Wawrzyniak, ksiądz biskup Łaziński. To są księża zapomniane, arcybiskup Wilczewski, święty, arcybiskup Pelczar, Przemyski, arcybiskup Teodorowicz, lwowski, obrządku ormiańskiego. Odnośmy się do nich, do takich nazwisk. To jest potęga i mam dobrą wiadomość dla posłów Lewicy i dla wszystkich ludzi, którzy są nieprzyjaciółmi Kościoła katolickiego. My jako katolicy... Bardzo tak przepraszam, ale czas nas goni, niestety musimy kończyć. Zawsze będziemy się za nich modlić. Tak, dobrze, tutaj stawiamy kropkę. Dziękuję państwu za uwagę. Dziękujemy państwu, gościom również za udział w tej debacie. Do zobaczenia. Panie.